Hana mi no tu! Hejka ludzie! A my już mamy choinkę w domu! Dzieciandlia to jest podcast dla wszystkich! Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Cześć! Robimy podcast. To nam przeszkadza w robieniu podcastu. Babcie! Dzień dobry, kochani, słuchacze, dzieciaki. A w tle nawet dziadek się odezwał. Wrocławia! Dziękujemy i teraz kończymy, bo nagrywamy dalej Dzieciandię. Pozdrawiamy, papatki! Buziaczki! Papatki! Hejka ludzie! Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Słuchajcie, nie było nas ile? 3 tygodnie? Tak, bo mieliśmy bardzo dużo rzeczy na głowie. Sraczkę, wymioty i bóle głowy. Mieliśmy kupciaczkę, znaczy choróbska. Mieliśmy cudowny weekend, który możecie zobaczyć na naszym Instagramie, bo mieliśmy 2 cudowne dni pięknej pogody, a potem były deszcze, mroźno, zimno, wieje, wiało. Bo tutaj to nazywają irlandzkim trolem. Nie irlandzkim, przepraszam, norweskim. On przyszedł z Norwegii, zimno takie, że na minusie. W chwili obecnej mamy około minus 5 stopni. Dzisiaj rano jak Tosia dzwoniła do nas, jak szła do pracy i mówi: mama, przewróciłam się. Ja mówię: jak się przewróciłaś? Mówi: no jest tak ślisko, że po prostu się przewróciłam i nie rozumiem, dlaczego ulice nie są posypane solą. A jak mogą być posypane solą, jak oni tu soli nie trzymają, bo po co? Tu nie ma takich mroźnych dni i te dni nie istnieją. Ale teraz istnieją. No to właśnie jak one mogą istnieć, jak nie istnieją? Wyjaśnij mi, moja magiczna wróżko. Dobra, to się w jakiś sposób tam wytłumaczyliśmy i był cały scenariusz na dzisiejszy odcinek, ale go zgubiłam. Dlaczego scenariusz to jest takie fajne rozrysowanie pomysłów, co, o czym będziemy mówić? I wyciągamy, żeby powiedzieć i było tak. No to mamy tutaj, tak sobie wymyśliłam, zobaczcie, to nie jest ta kartka. Hania, co mamy w domu? Mamy choinkę, garleny. Jak to się nazywa? Nie wiem. Girlanda? Girlandy. Najważniejsze, co mamy, o czym nie powiedziałaś, bo to wydaje się, że takie normalne, a w naszych czasach to różnie bywa, w domu przede wszystkim mamy ciepło. Chodzi o to, że mamy kartonowe domy, bo wszystko z regipsów zrobione. I tu jest naprawdę zimno i trzeba grzać tą wodą w kaloryferach. Hania, kaloryfery czy kaloryfery? Kaloryfery. Tak jest, przez ly. A powiedz... Stół z powyłamywanymi nogami. Ale słowo! Stół bez nóg. Księżnie, jak to było? Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Król Karol kupił królowej... A właśnie, król Karol nie ma królowej Karoliny, tylko Kamilę. To w ogóle bez sensu, nie? Były wielkie plany związane z wigilijnym odcinkiem Dzieciandii, ale nie będzie. No nie, no kiedyś w końcu nasz projekt zrobimy i będziecie mogli sobie go posłuchać. Hania, coś byś chciała powiedzieć? Co u ciebie słychać? No, że jest dobrze. A jak tam w szkole? Ja wiem, co najważniejsze w szkole. Najważniejsze w szkole, co się zdarzy, to to, że za tydzień jest wolne. Dobre. Mam advent service. Mm-hmm. Teraz będę mieć The Christmas Dinner. Kolędy będą śpiewać. Advent Service po polsku. Kolędy będziesz śpiewała w kościele. A po hiszpańsku nam zaśpiewasz? Noche de paz, noche de amor, todo duerme perdedor, entre los astros desparza su luz, bella anciano de niño Jesús. Brilla las estras de paz, brilla las estras de paz.
Pięknie. Pięknie. A ja mam pytanie, a zatkało mnie aż. A powiedz mi, będziecie śpiewali fa-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Ej, to tak lubię. To tata z ostatniego rzędu będzie tak śpiewał. A, i ja będę tańczyć. A no tak, będziesz skakać i tańczyć. No, dokładnie. I co będzie jeszcze? Obiad świąteczny będziecie mieć w szkole. Aha, i też na ostatni dzień będziemy mieć a Christmas-themed Mufti Day. Czyli Mufti Day, to już kiedyś tłumaczyliśmy, to jest taki dzień, gdzie do szkoły można przyjść bez mundurku. Tak. Ale tym razem to będzie po świątecznu by the Mini Winnies. Tak. I ja jestem jeden z Mini Winnies. A co to jest Mini Winnies? To jest, że my robimy fun fairs, we do food banks and we try help the world. Aha, że będziecie zbierać pieniążki, puszki i takie jedzenie, które będzie można gdzieś tam z długą datą ważności, które będzie można przetworzyć i oddacie je w swoim kościele, w domu parafialnym, takim dużym. Parish to jest po angielsku. W takim domu parafialnym jest tam taka duża kuchnia przy dużej scenie. Strasznie duży. Bo tam jest normalnie teatralna scena. I tam, tam będą ludzie gotować jedzenie i jakie do tego drinks? Miejsca ludzie będą mogli przyjść i zjeść. Czy to będzie płatne, czy będą musieli płacić, czy to będzie za darmo? Zadatki, kto ile da. Tak, czyli ktoś, kto jest w potrzebie, może przyjść i zjeść. Tutaj w Anglii jest... I pić, tak. Tutaj jest dużo takich akcji. A że czasy są trudne, to dbajmy o siebie nawzajem. Dokładnie. I to jest bardzo fajna akcja. Czy wy macie dobre święta so far? Czy macie dobre, jak do tej pory, przygotowania do okresu świątecznego, tak? Bo tak naprawdę to jest już okres świąteczny. Mamy choinkę, dwa razy już piekłam pierniczki, które zniknęły. Wczoraj dostaliśmy pierniczki takie prawdziwe, dojrzewające od babci. I powiem wam, że to też są znikające pierniczki, jest ich coraz mniej. Jest śmiesznie. Jest śmiesznie. Co tam, Hania, jeszcze? Mówiłaś o kalendarzu adwentowym. Może powiesz coś o swoim kalendarzu adwentowym? Mój to jest Harry Potter Lego kalendarz. Bo to jest pierwszy raz, chyba pierwszy raz, jak zrobiliśmy, że w ogóle kalendarz adwentowy nie jest związany z cuksami, ze słodyczami, tylko dostałaś klocki do składania. Wyciągasz tak, takie pojedyncze. Tak, i razem z Tosią. Tosia też dostała. I tematyką jest Harry Potter. Barry Trotter. Śnieg pada, słuchajcie się! Pada sobie śnieg, dzwonią dzwonki sań. To jest nieprawdopodobne, bo śnieg u nas to pada raz na wiele lat. I to tylko przez chwilę. Wiecie co? Chyba musimy kończyć, bo Hanka widzę, że ona musi iść na zewnątrz się pomoczyć od tego śniegu. Mamy zdjęcie. Mamy zdjęcie i być może zamieścimy je, zobaczymy, czy się zobaczymy. Uda. Zobaczymy. I naprawdę proponujemy rodzice followować Instagram dzieciandia. Tak, śledźcie, bo wiecie co najwięcej... tam się chyba najwięcej dzieje. Obecnie właśnie najwięcej się dzieje właśnie tam, bo ponieważ jakoś nie wychodzą nam na nagrywanie odcinków, to tak z życia wrzucamy tam różne rzeczy i tam fajnie jest i relacje, i rolki, jest i też pierwsza fotografie. Lekcja języka angielskiego Hani, tak? Mhm. To tak jazzowo było, podoba mi się. I te nasze dzisiejsze pogaduchy zakończymy i przejdziemy do fajnego, dzisiaj będzie opowiadanka, tak? Naszego bajkowiska. Nazywa się Goblinki. No właśnie, nie goblinki, a gobeliny. A co to są gobeliny? To wszystko się okaże w tym opowiadaniu. Dziękujemy i zapraszamy. Przysięgam, że widziałam. Wcale mi się to nie wydawało. Luisa przyjętym głosem tłumaczyła przyjaciółce. Przecież ja ci wierzę, zaśmiała się Halinka. Nie musisz mi na nic przysięgać. Jak mówisz, że widziałaś, to widziałaś i tyle. Ale ten jednorożec naprawdę się poruszył, gdy tylko gryf machnął w jego stronę łapą z tymi dziwnie długimi pazurami. A jak tylko złapałam cię za ramię, to wszystko zatrzymało się i cały ten gobelin wyglądał normalnie. A tam jest coś bardzo nie halo, Luisa ciągnęła z przejęciem. No przecież rozumiem, dla mnie to normalny. Zaraz, powiedziałaś goblin? Nie goblin, tylko gobelin, poprawiła Halinkę, która odparła niemal natychmiast z lekkim zdziwieniem w głosie. Ale to była raz, a nie żaden gobelin. Luisa spojrzała zdziwiona na przyjaciółkę, wykorzystując tę chwilę na uspokojenie oddechu. A potem spokojnie zapytała.
A co to ma za znaczenie, czy był wykonany ze zwykłej nici, czy też ze złotej? Halinka milczała, a myśli w jej głowie urządziły sobie maraton. Kropki łączyły się w linie, a te w drogi, którymi jęły poruszać się neurony. Ich prędkość była tak niewiarygodna, że łączenie pojedynczych idei, owych kropek, następowało coraz szybciej. A linie połączeń przypominały futurystyczne autostrady w miastach przyszłości. I wtedy dziewczynka zrozumiała. A jeśli to ma znaczenie? Zapytała Luizę. A jeśli te nici mają znaczenie? Ale że jakie? Co? Czasami przyjaciółka nie nadążała za myślami Halinki, która powoli odparła. Jeszcze nie wiem, bo zobacz. Zacznijmy od początku. Co powiedziała nam przewodniczka? Dzieci, czy któryś z was wie, co to wisi na ścianie? Zapytała przewodniczka, oprowadzając grupę dziewcząt i chłopców po zabytkowych pomieszczeniach pałacu. Klasa Halinki, a to była owa grupa, przynajmniej raz w roku wyjeżdżała na wycieczkę, by poznać interesujące miejsca. W tym roku był to urokliwy stary pałac, zbudowany 200 lat temu na ruinach starego zamku. Chłopcy najbardziej ożywili się, gdy wszyscy weszli do zbrojowni. Czegóż tam nie było? Wystawa zaczęła się od kopii broni stosowanych przez myśliwych w epoce magdaleńskiej. Przez miecze i zbroje z brązu, średniowieczne stalowe uzbrojenie, muszkiety, arkebuzy, aż po pistolety maszynowe z czasów ostatniej wojny. Ta zaś miała miejsce naprawdę dawno, przynajmniej z dziecięcego punktu widzenia. Później przeszli przez jakieś lochy, prowadzące do krypt, w których spoczywali ludzie z poprzednich epok, w przepięknie zdobionych, marmurowych sarkofagach. Podniecenie dzieci ustąpiło znużeniu, wynikającemu z trwającej już dość długo wycieczki po pałacowych pomieszczeniach. Szczególnie, gdy okazało się, iż lochy wcale nie przypominają tych z filmów fantasy, lecz są czyste, oświetlone i jakieś takie niestraszne. Czas płynął wolno. Przechodzili z jednej salki do następnej, gdy nagle znaleźli się w wielkiej, oświetlonej sali. Przy ścianach można było ujrzeć lśniące rycerskie zbroje, zaś na samym środku stał wielki, okrągły stół. Przewodniczka wyjaśniła, że został zrobiony 300 lat temu na wzór słynnego stołu króla Artura. To bajka jest! Przecież nie było takiego króla, powiedział któryś z chłopców. Przewodniczka uśmiechnęła się miło i poczęła wyjaśniać, że tego to akurat nie wiadomo. Wszyscy bardzo zdziwili się, przysłuchując jej wywodom o czasach, gdy starożytni Rzymianie opuścili Wyspy Brytyjskie i wówczas władzę objął ktoś, kogo dziś zwiemy Arturem. No, kto by to pomyślał? Sala, w której przebywali, była wysoka, bardzo wysoka, i na ścianach rozwieszono wiele różnych... Proszę pani, a co to za obrazki? Tym razem pytanie zadała któraś z dziewcząt. Przewodniczka odpowiedziała pytaniem. Dzieci, czy któreś z was wie, co to wisi na ścianie? To są gobeliny, proszę pani, powiedziała Luiza. Bardzo dobrze. W głosie przewodniczki było słychać lekkie zaskoczenie. A skąd to wiesz? Moja babcia była artystką i tkała te dywany, to znaczy gobeliny. Była też kolekcjonerką i skupywała je z całego świata. Teraz ma ich ogromny zbiór w domu. Zbiór w tym pałacu też jest spory. To, co widzicie na ścianach, to wyjątkowe gobeliny. Nazywają się arrasy. Są bowiem tkane z nici jedwabnych oraz złotych i srebrnych. Ten duży, wskazała na największy z nich, jest większy niż niejedno współczesne mieszkanie. A gdy Halinka przyglądała się przepięknym scenom, na tym arrasie poczuła palce ściskające się na jej prawym ramieniu. Odwróciła głowę i zobaczyła wystraszoną Luizę wpatrującą się w to samo dzieło sztuki. — To się rusza! — szepnęła cicho, aby nie przerywać opowieści przewodniczki o tym, w jaki sposób średniowieczni rzemieślnicy tkali bezcenne arrasy. — Co? — równie cicho spytała Halinka. — Ten gryf i jednorożec. Halinka wpatrywała się w scenę i nie zauważyła niczego dziwnego. Nic się nie ruszało. Luiza jednak nie puszczała ramienia przyjaciółki. I to byłoby na tyle. Tutaj nasza wycieczka się kończy. Dotarł do niej głos przewodniczki. Jeszcze jakieś pytania? A czy tutaj straszy? Jeden z chłopców był tego bardzo ciekaw. To porządny pałac. Przewodniczka spoważniała, a za chwilę uśmiechnęła się i szeroko dodała.
Więc oczywistą sprawą jest, że straszy. I to jak? Nie jeden ze strażników nocnych zrezygnował z powodu ciągłego brzęczenia łańcuchów udręczonych dusz. Na te słowa wszyscy zaczęli się śmiać. W ten jedyny, w swoim rodzaju sposób, że niby jest śmiesznie, ale w zasadzie to straszno. Ludzie wówczas śmieją się głośno tylko po to, aby odegnać strach. Więcej pytań nie było. Więc cała grupa wróciła do autobusu i pojechali, by zjeść późny obiad. Następnie rozgościli się w swoich pokojach. I w jednym z nich Luiza ponownie poruszyła kwestię istot, które, jak twierdziła, ruszały się na jednym z arrasów. I co? Poruszyły się te dwa stwory? Spytała Halinka, wskazując na stworzenia na fotografii przedstawiającej arras z wielkiej sali pałacu, który dzisiaj zwiedzały. Luiza była wdzięczna przyjaciółce, że ta zakupiła pamiątkowy album w pałacowym sklepie. Tak, normalnie ten! Luiza wycelowała palec wskazujący w gryfa. Zbierał się do skoku na tego. Mówiąc to palcem drugiej dłoni wskazała na jednorożca, krzyżując przed sobą ręce. I nagle wykrzyknęła. A! Co jest? Zapytała Halinka. Tutaj! Luiza pokazała na fotografii miejsce, gdzie rosły wysokie trawy. Dokładnie tutaj. Tutaj co? Halinka nic nie rozumiała. Tu nic nie ma. No nie ma. Ale było. Luiza spojrzała na przyjaciółkę i kontynuowała. Tutaj stała postać, taka ruda, jak ta Merida z bajki. Miałam wrażenie, że wpatruje się we mnie. W nas wszystkich, to ona tu była i jej nie ma. Ruda, powiadasz? Była i jej nie ma. No tak, ja chyba wariuję. Luiza spuściła głowę. Może jednak nie, cichym głosem odparła Halinka i wtuliła przyjaciółkę w swe ramiona. Ty się nie martw, bo ty po babci artystką jesteś, to i widzisz więcej niż zwykli ludzie. Ale ty mi wierzysz, Halszka, prawda? Cichutko zapytała Luiza. No jasne, uśmiechnęła się Halinka. Tobie to ja wierzę zawsze, zawsze. A w myślach dodała, a z taką jedną rudą to chyba muszą pogadać. I ucieszyła się na tę myśl, gdyż poszukiwała dobrego pretekstu, by zobaczyć się z przyjaciółką dziadków Magdą. Resztę wieczoru spędziły z całą klasą w jadalni hotelowej, zamienionej na świetlicę. A następnego dnia wszyscy wrócili do swoich domów. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! A to była Dzieciandia, podcast dla syfskich. Koniec! Pa, pa, pa!